Skoro kliknęliście na ten filmik, na pewno interesuje Was studiowanie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. W materiale pokażemy Wam, czego możecie się spodziewać studiując na naszym wydziale i w skrócie opowiemy, czym zajmują się poszczególne katedry. Chcemy odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania, dlatego pod linkami na żywo czekają na Was przedstawiciele z katedr oraz przedstawiciele studentów z naszego wydziału. Witamy Was na Wydziale Biologii i życzymy miłego oglądania. Biologia jest najciekawszą dyscypliną nauki. Żeby się o tym przekonać, musisz tu przyjść i zobaczyć to na własne oczy. Serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy. Cześć, jesteśmy przedstawicielami samorządu studentów Uniwersytetu Gdańskiego, który działa poprzez swoje organy, będące wyłącznymi reprezentantami ogółu studentów uczelni. Na naszym wydziale tym organem jest Rada Samorządu Studentów Wydziału Biologii, licząca 6 osób wybieranych spośród studentów wydziału. Studenci Wydziału Biologii mają również swoich przedstawicieli w Parlamencie Studentów UG, będącym uczelnianym organem samorządu studentów oraz w wydziałowych ciałach kolegialnych, m.in. w Radzie Dziekana. Głównym zadaniem samorządu studentów jest reprezentowanie oraz ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz potrzeb kulturalnych i socjalno-bytowych. Parlament Studentów oraz Wydziałowe Rady Samorządu Studentów wspierają działalność studenckich kół naukowych i organizacji studenckich. Organizują konferencje, szkolenia, zawody sportowe, obozy adaptacyjne oraz imprezy integracyjne i juwenalia. Członkowie samorządu angażują się również w działalność charytatywną oraz doradzają i pomagają studentom w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem. Również włączają się w przygotowywanie oprawy najważniejszych uroczystości odbywających się na Uniwersytecie Gdańskim. Forma zaliczenia zależy od prowadzącego. Może to być egzamin, projekt czy prezentacja. Egzamin niezdany w pierwszym terminie można poprawić, a w przypadku niepoprawienia egzaminu w terminie poprawkowym można przejść na dalszy semestr z długiem punktowym. Żeby móc studiować dalej z długiem punktowym, należy uiścić opłatę, która jest wartością ilości punktów ECTS przypadających na dany przedmiot pomnożoną razy 100. Co prawda nie mamy stołówki, ale mamy duże pomieszczenie z dużymi stołami, gdzie można się napić kawki, posiedzieć ze znajomymi, a dodatkowo pobliskie wydziały mają i bufet, i sklepik, także można tam zawsze zajrzeć. Tak, jeżdżą na konferencje naukowe, natomiast żeby najwięcej wynieść z takiej konferencji, najlepiej jest tam pojechać z własnym projektem naukowym, dlatego de facto najczęściej jeżdżą tam osoby na ostatnim roku piszące pracę dyplomową albo takie osoby, które są w kole naukowym. Kasia, ty jesteś w kole naukowym. Myślę, że jak najbardziej praca w kole naukowym pozwala na rozwinięcie swoich umiejętności zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. Dzięki chodzeniu do koła można spędzić dużo czasu w laboratorium, zwłaszcza w porównaniu do innych studentów. Będąc w kole naukowym bierze się udział w projektach badawczych i potem jedzie na przykład na konferencje, przedstawiając wyniki tych badań przed innymi naukowcami, zdobywając zarówno doświadczenie, jak i budując swoje CV do dalszej kariery naukowej. Znajdujemy się w katedrze fizjologii zwierząt i człowieka. Teren osobliwy, teren dziwny, ale na pewno ciekawy. Tutaj póki co towarzyszymy studentom i studentkom naszej katedry, którzy oczekują na swój los, na zajęcia. Ale zajrzyjmy dalej. Tutaj znajduje się centrum informacyjne naszej katedry. Starsza referent dysponuje tajnymi informacjami z całego kraju i świata. Jeśli Was polubi, opowiem Wam jakiegoś suchara. Fizjologia to nauka o funkcjach i mechanizmach istot żywych. Bada, jak każda komórka, biocząsteczka, poszczególne narządy, zespoły narządów i też cały organizm funkcjonuje wspólnie, by utrzymać istotę przy życiu. W naszej katedrze z kolei skupiamy się zasadniczo w większości na pojedynczym narządzie – mózgu. Chodźcie zobaczyć, jak go badamy. U
Uwaga, teraz chciałbym Was zaprosić do laboratorium immunohistochemicznego. Właśnie. Pracujący tu naukowiec korzysta z urządzenia, które się nazywa kriostat, by wykonać skrawki mózgu. Wykonujemy różnej grubości skrawki. Najcieńsze mogą mieć nawet 10 mikrometrów. To jest cieńsze niż pojedyncza warstwa chusteczki. Wykonujemy to, żeby dokonywać na nich barwień. Barwień, które pozwalają nam pokazywać aktywność komórkową neuronów, aktywność komórkową gleju i pokazywać nam funkcjonowanie enzymów. To jest o tyle ważne, że w naszej katedrze zajmujemy się badaniem terapeutyków pomagających leczyć choroby takie jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera. Teraz przyjrzyjmy się chwilę, pokażę Wam jeden z takich skrawków gotowych do barwienia. Uwaga, cicho, nie możemy dekoncentrować naukowca. Tak wygląda szkiełko z gotowymi preparatami do barwienia. Widzicie, tutaj nic praktycznie nie widać. Te bony są praktycznie przezroczyste i też bardzo, bardzo cienkie. A teraz spójrzcie tutaj. Tutaj mamy już preparaty wybarwione. Tutaj już troszkę bardziej widać te struktury. A tutaj, w tej pracowni, odbywają się operacje przygotowujące zwierzęta do badania metodą elektroencefalograficzną, czyli badania bioelektrycznej aktywności mózgu. Zajrzyjmy tutaj do pomieszczenia, gdzie właśnie odbywa się operacja stereotaktyczna. Bądźmy cicho, żeby nie zburzyć koncentracji naszego naukowca. W tym pomieszczeniu, które nazywa się klatką Faradaya, odbywają się badania, za pośrednictwem których osoby zainteresowane snem, czuwaniem i elektrofizjologią mogą zbadać, jak aktywność określonych struktur mózgu działa na hipokampa, czyli strukturę odpowiedzialną za naszą pamięć. Pamięć. Zapomniałem, że musimy iść poznać naszych najmniejszych pracowników. Zresztą i tak tu nie możemy przeszkadzać, bo najmniejszy hałas może zniszczyć wyniki, więc chodźcie ze mną. Oto nasze szczurzo-mysie królestwo. Szczury i myszy tu urzędują i mieszkają. A mieszkają tutaj na mocy dyrektyw i regulacji krajowych i światowych, więc możemy mieć pewność, że jakość ich życia jest tu na bardzo wysokim poziomie. Poznajmy te osobistości. W tej sali odbywają się testy behawioralne na naszych najmniejszych naukowcach. Mają tam wstęp tylko nieliczni, ale pociągnąłem sznurki i możecie tam ze mną wejść. To, co tutaj będziecie obserwować, to są dwa testy behawioralne, które na co dzień wykorzystujemy w naszej katedrze. To jest test labiryntu wodnego Morisa. Tutaj badamy pamięć naszych szczurów. Wyniki z tego testu są dla nas istotne dla oceny skuteczności farmakoterapii określonych chorób neurodegeneracyjnych. Uruchamiamy program i szczurek płynie. Tutaj z kolei mamy test uniesionego labiryntu krzyżowego. Za jego pośrednictwem badamy lęk u naszych szczurów. To wydaje się być oczywiste. Dużo czasu w otwartych ramionach spędzać będą te wyjątkowo odważne, a te nieco bardziej lękliwe w zamkniętych ramionach. Dobra, ale nie przeszkadzajmy już studentom przy pracy. Chodźcie na górę, jeszcze mam Wam coś do pokazania. Zapraszam Was z powrotem do katedry.
to, co Wam pokazywałem, to jedna z nielicznych metod i technik, które korzystamy w dociekaniu prawd biologicznych. Tutaj z kolei na przykład jest laboratorium neuroimmunologiczne, dzięki któremu poznacie zagadki i tajemnice układu odpornościowego. Po drugiej stronie korytarza natomiast znajduje się laboratorium hematologiczne, dzięki któremu będziecie w stanie rozebrać krew na części pierwsze. Jest to niesamowicie ciekawe. Ale żebyście mogli tam wejść i mogli realizować swoje poznawcze zachcianki, musimy Was do tego dobrze przygotować. Pach! To by była końcówka naszej podróży. Mam nadzieję, że chociaż troszkę zainteresowałem Was fizjologią, a przede wszystkim neurofizjologią zwierząt i człowieka. Zapraszam Was do wyjścia i co? Mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Witamy w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii. Naszym studentom zapewniamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne, w tym doskonale wyposażone laboratoria zoologiczne i parazytologiczne. Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej prowadzi badania obejmujące takie zagadnienia jak taksonomia, biologia i ekologia pasożytów kręgowców i wybranych grup bezkręgowców, oraz parazytologia medyczno-weterynaryjna, w tym diagnostyka parazytologiczna. Osobom pragnącym rozwijać swoje zainteresowania oferujemy merytoryczne wsparcie i udział w pracy naukowej na dalszych etapach studiowania. Tematyka badań pracowni zoologii systematycznej koncentruje się na taksonomii i ekologii muchówek, zarówno współczesnych, jak i kopalnych, jak również entomologii sądowej w kontekście wykorzystania owadów do szacowania przypuszczalnego czasu zgonu. Badania w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii dotyczą zwierząt pochodzących z różnych stron świata, współczesnych i wymarłych, wolnożyjących i pasożytniczych, a ich wyniki publikowane są na łamach prestiżowych czasopism naukowych. Zoologii bezkręgowców i parazytologii mogą spełniać również swoje marzenia ci, którzy zafascynowali byli Parkiem Jurajskim, a zwłaszcza skamieniałościami zachowanymi w Bursztynie. Aby w przyszłości być paleontologiem, wystarczy przejść bardzo interesującą ścieżkę od bryłki Bursztynu do ekscytującego wymarłego świata. A wszystko to w pracowni Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii. W katedrze realizowane są prace licencjackie i magisterskie, a także doktorskie. Dyplomanci mają możliwość zdobycia doświadczenia zarówno w pracy terenowej, jak i laboratoryjnej. Uzyskane wykształcenie doceniane jest przez pracodawców w kraju i za granicą, a umiejętności pożądane na rynku pracy. Jeśli pasjonuje Cię świat zwierząt, chcesz poznawać ich życie i zwyczaje, odkrywać nieznane gatunki, badać ich znaczenie dla środowiska i człowieka, zapraszamy do Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii. Jesteśmy w Katedrze Mikrobiologii. Przedmiotem naszych badań są drobnoustroje, bakterie, wirusy i archeony.
Warsztat nasz się bardzo różni od takiego warsztatu zwykłego biologa. Potrafimy hodować bardzo rozmaite drobnoustroje, wirusy. Interesuje nas ich biologia. Z drugiej strony jesteśmy szalenie zainteresowani tym, w jaki sposób przystosowują się drobnoustroje do życia w różnych warunkach środowiska. Obecnie prowadzimy bardzo intensywne badania nad drobnoustrojami pozyskiwanymi ze źródeł ekstremalnych. Chodzi tutaj o głębiny morskie, a także o gorące źródła Islandii. I potrafimy z takich drobnoustrojów wyizolować białka o aktywnościach niezwykłych, które są wykorzystywane w współczesnej biotechnologii, a także diagnostyce molekularnej. Testy diagnostyczne w dużej mierze oparte są na białkach, które są pozyskiwane z drobnoustrojów, które żyją w warunkach ekstremalnych, przede wszystkim w wysokiej temperaturze. Te testy, które są na koronawirusa obecnie wykonywane, podstawą tych testów są białka pozyskiwane właśnie z takich drobnoustrojów. I my pracujemy nad poszukiwaniem alternatywnych źródeł, nowych białek z organizmów, które są do tej pory nieznane. W zespole badawczym pani profesor Mruk zajmujemy się systemami restrykcyjno-modyfikacyjnymi bakterii. Jest to swego rodzaju mechanizm obronny bakterii, który pozwala im zniszczyć obce DNA, które może wniknąć w pewnych warunkach do komórki, ale jednocześnie nie niszcząc własnego DNA. W ten sposób komórki bronią się na przykład przed DNA fagowym. Z drugiej strony jednak obecność takich systemów pozwala na istnienie zmienności genetycznej w świecie bakterii. Głównym zainteresowaniem naszego zespołu jest biologia mikroorganizmów ekstremofilnych. Nasze badania skupiają się na lepszym zrozumieniu funkcjonowania drobnoustrojów w układach charakteryzujących się dużą złożnością, czyli na przykład gorące źródła. Ekstremofile, a w szczególności termofilne bakteriofagi, reprezentują największy rezerwuar determinant genetycznych charakteryzujących się niezwykłą różnorodnością. Daje nam tą wyobraźnię, jak wielkim, bogatym źródłem genów, a zarazem białek, są organizmy termofilne z biotechnologicznego, a także z poznawczego punktu widzenia. Jeżeli interesują Was rzeczy niezwykłe, drobnoustroje, których nigdzie indziej nie będziecie mogli spotkać, to jest to dla Was szansa. I zapraszam Was do Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego, jedynego takiego miejsca w Polsce. Nazywam się Jarek Nowakowski, jestem pracownikiem, no właśnie, nie katedry, tylko stacji badania wędrówek ptaków, jednostki niezwykłej na naszej uczelni. Mamy ogromny program badawczy, program badania i monitoringu ptaków wędrownych, w skrócie Akcja Bałtycka ją nazywamy, powstał w 1960 roku. Mam tu archiwalny zeszyt, mnie jeszcze wtedy na świecie nie było. Kiedyś obliczyłem, że ponad 80% Polaków urodziło się w czasach, kiedy działa już Akcja Bałtycka. Bardzo wiele osób ma rodziców, którzy urodzili się już w czasach Akcji Bałtyckiej, dziadków, którzy urodzili się już w czasach Akcji Bałtyckiej. Także jest to naprawdę bardzo stary program badawczy, który cały czas ciągniemy i to jest niezwykłe, ponieważ nie ma drugiego tak długo działającego tego typu programu na świecie. Nikt nie ma takich danych, jak my mamy. Nikt nie może już ich stworzyć, bo nikt się nie jest w stanie przenieść w lata 60. I od tych lat 60. Badamy, obrączkujemy. Corocznie z nami współpracuje 250-300 wolontariuszy. Czyli każdy z Was, jeżeli ma ukończone 18 lat, już może zostać naszym wolontariuszem i pomagać w naszych badaniach. Przeżywać te niezwykłe chwile, które się wiążą z tym, że bierze się małego ptaka do ręki, czuć, jak bije jego serce. On waży, powiedzmy, 10 deko, tyle co plasterek kiełbasy. I później otworzyć rękę i ten uniwersalny gest, wypuszczenie, danie wolności istocie, która jest do wolności stworzona, do bujania w obłokach. Jest to niesamowite uczucie i tylko dla tego uczucia warto nas odwiedzić. Ale jednocześnie my nie mamy takiej regularnej dydaktyki, bo jesteśmy właśnie za małą jednostką. Raczej, jeżeli chcecie do nas, jeżeli będziecie studiować na Uniwersytecie Gdańskim, to witamy Was zawsze chętnie, szczególnie naszych studentów, właśnie jako naszych wolontariuszy, a później można robić różne prace magisterskie, licencjackie, staże również u nas w terenie na Akcji Bałtyckiej.
Chciałem opowiedzieć, bo coś jeszcze niezwykłego. No to, że nasza praca, tak jak się z boku przyjrzeć, to wygląda jak niekończące się wakacje. Bo nasze stacje terenowe, których są trzy, są nad wybrzeżem morza. Jest sierpień, wyobraźcie sobie, plaża, pusto, bo to są takie miejsca, gdzie ludzi jest niewiele. Można się pójść, poopalać, pokąpać w morzu. Po czym raz na godzinę trzeba pójść na tak zwany obchód, czyli na spacer po lesie. Czyli zobaczyć sieci, które są rozstawione w tym lesie i które mają łapać ptaki. I co jakiś czas z tych sieci wyjmujemy ptaka, właśnie te, takie wspaniałe stworzenie. Niewiarygodne stworzenie, tak, ptaki są niewiarygodne. Wyobraźcie sobie, że taki piecuszek, który właśnie waży 10 gramów, leci rok w rok 8 tysięcy kilometrów aż do południowej Afryki, przez Saharę, przez Morze Śródziemne i z powrotem. To jest niewiarygodne i dlatego ludzie długo myśleli, że one gdzieś się w mule zakupują albo w inny sposób. Nikt nie mógł wierzyć, najmniej prawdopodobne wydawało się, żeby tak mały ptak mógł lecieć aż do Afryki. Ale nasza praca to nie tylko praca w Polsce. Mamy bardzo intensywne kontakty zagraniczne, więc wszyscy nasi doktoranci, wszyscy nasi studenci, którzy z nami współpracują, wyjeżdżają z nami do takich krajów jak Południowa Afryka, jak Meksyk i tam badamy również te niesamowite ptaki. Wyobraźcie sobie taką stację jedną, Telperi, on się nazywa w Afryce, gdzie my siedzimy, obrączkujemy, obok przychodzą żyrafy. Ale i u nas na stacji w roku innym niż pandemiczny mamy dziesiątki ludzi z całego świata. Przyjeżdżają do nas Amerykanie, przyjeżdżają do nas Meksykanie, różnych krajów afrykańskich. I krótko mówiąc, was też zapraszamy do tej wielkiej przygody. W badaniach prowadzonych w katedrze koncentrujemy się wokół szeroko rozumianej bioróżnorodności zwierząt. Zajmujemy się głównie bezkręgowcami wodnymi, które badamy na poziomie populacji, gatunków, a także zgrupowań wielogatunkowych. Stosujemy podejście integratywne, czyli uwzględniające różnorodne dane, np. morfologiczne, ekologiczne czy molekularne. Pracujemy zatem zarówno w terenie, pobierając próby i zbierając dane środowiskowe, jak i w laboratorium, na przykład prowadząc hodowle eksperymentalne czy określając relacje pokrewieństwa między organizmami na poziomie DNA. Poza Europą obszar naszych badań obejmuje także regiony polarne i tropikalne. Posiadamy kolekcję kilkunastu linii mutantów muszki owocowej Drosophila melanogaster, charakteryzujących się nietypową barwą oczu, ciała lub redukcją skrzydeł. W trakcie ćwiczeń kursowych studenci, prowadząc eksperymentalne hodowle z ich wykorzystaniem, poznają mechanizmy dziedziczenia cech u zwierząt. Swoje pasje naukowe mogą u nas realizować osoby zainteresowane takimi zagadnieniami jak genetyka ewolucyjna, biosystematyka, hydrobiologia, paleoekologia czy ekotoksykologia.
Czym się zajmujemy? W naszych laboratoriach badamy choroby, u podłoża których leżą wady genów. Są to głównie choroby nowotworowe, choroby autoimmunologiczne, choroby neurodegeneracyjne czy też lizosomalne choroby spichrzeniowe. Nasi pracownicy, doktoranci, studenci zajmują się badaniem molekularnych mechanizmów powstawania tych chorób oraz opracowują nowe terapie. Jestem doktorantką i zajmuję się badaniem mechanizmów, które mogą być odpowiedzialne za łuszczycę. Co to znaczy? Przyglądamy się mechanizmom, które występują we krwi pacjentów chorych na łuszczycę i zastanawiamy się, jak możemy jeszcze ulepszyć współczesne terapie, które są skuteczne, ale nie idealne. Ja swój poranek zaczynam od przesiewania komórek, które codziennie musimy karmić i musimy o nie dbać. W swoich badaniach zajmuję się genetycznym podłożem wielu chorób, zarówno takich cywilizacyjnych, jak i takich typowo chorób genetycznych człowieka. Pracują tu wspaniali ludzie, znakomici eksperci, od których możemy się wiele nauczyć. Mamy wspaniałych studentów, bardzo zdolnych i z ogromną motywacją do pracy. Na pewno studentów tutaj szkolimy bardzo dobrze do pracy laboratoryjnej, więc nauczą się w tym laboratorium dosłownie wszystkiego, czyli od tego, jak używać różnych sprzętów, które w laboratorium spotykamy, jak mieszać reakcje enzymatyczne, jak mieszać bufory, roztwory, jak się przygotować do takiej pracy, a także uczymy ich, jak codziennie dbać o takie laboratorium, żeby byli wykształceni właśnie w każdym tutaj zakresie. Nasza katedra daje możliwość spełnienia się w roli naukowca, ale też interakcji na polu artystycznym. Mamy tutaj współpracę z artystami i staramy się biologię też wynieść poza mury naszego korytarza i budynku. Myślę, że tematyka naszej katedry jest też bardzo bliska współczesnemu człowiekowi, bo i biologia, i genetyka są coraz częściej tematem na językach i faktycznie nieraz przeżywam ekscytację, że to, czego tu doświadczam, mogę później przenieść też na życie i też zainspirować ludzi, którzy zupełnie nie mają nic wspólnego z nauką. Witam Państwa w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców. Badamy tu wiele różnych gatunków kręgowców. Ja akurat zajmuję się wilkami. Jest to gatunek budzący pewnie dużo emocji i kontrowersji, ale jednocześnie przykład wielkiego sukcesu ochrony przyrody w naszym kraju. Wilki kilkadziesiąt lat temu były bardzo nieliczne, występowały tylko w zasadzie na pograniczu wschodnim Polski, natomiast po objęciu ich ochroną zrekolonizowały bardzo dużą część naszego kraju. Występują także na Pomorzu, nawet bardzo blisko Gdańska, chociażby w Nadleśnictwie Kolbudy mamy wilczą rodzinę, tak zwaną watahę. Badania, które prowadzę, są dosyć interdyscyplinarne. Wykorzystujemy tutaj zarówno tradycyjne tropienia w terenie, jak i badania laboratoryjne. Jeśli interesują Was wilki, lubicie pracę w terenie i pracę laboratoryjną, zaproszymy do nas, do Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców. Jedyne na Pomorzu miejsce, gdzie można zająć się wilkami. Ja zajmuję się nietoperzami, a więc drugim pod względem liczby gatunków rzędem ssaków na świecie. Nie zdajemy sobie sprawy, że jest ich ponad 1000. Dla większości ludzi nietoperz to nietoperz. Tymczasem jest to bardzo bogata grupa zwierząt i jedna z najbardziej zagrożonych w tej chwili przez działalność człowieka. W Polsce mamy aż 27 gatunków nietoperzy, więc jest co badać. My zajmujemy się głównie preferencjami siedliskowymi tych ssaków, a więc tak naprawdę tym, gdzie wolą przebywać, a gdzie zdecydowanie nie. I próbujemy się dowiedzieć dlaczego, co jest przyczyną tego, że określone siedliska, określone miejsca w przyrodzie są przez te zwierzęta chętniej wykorzystywane. Jeśli jesteś zainteresowany nietoperzami, nie boisz się chodzić po nocy, to zapraszamy do Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców. Jest to również jedyne miejsce na Pomorzu, gdzie można zająć się nietoperzami. W naszym zespole jest bardzo dużo osób, które zajmują się badaniami ptaków, czyli są ornitologami. I te badania tak naprawdę prowadzimy nawet właściwie na terenie miasta, bo jednym z gatunków, który badamy, jest krzyżówka. Zwykły w zasadzie ptak, który jestem przekonana, że każdy go zna.
a jednocześnie nadal ma wiele tajemnic. No ale oczywiście badania też prowadzimy w takich obszarach cennych przyrodniczo i to jest między innymi rezerwat Jezioro Drużno, gdzie mamy stałą bazę terenową i tam przede wszystkim badamy takie ptaki, które są związane z obszarami podmokłymi, z trzcinowiskami. To jest trzcinniczek czy rokitniczka, ale również już większe gatunki, takie jak czapla siwa czy rybitwy. No i wreszcie gatunki, które są bardzo bliskie naszej części zespołu, czyli ptaki siewkowe i to z kolei badania w rezerwacie Ujście Wisły. I de facto badania ptaków siewkowych i wędrówek tych ptaków na naszym południowym Bałtyku to jest już kilkadziesiąt lat i dane, które wtedy zbieramy, znowu służą oczywiście odkrywaniu nowych tajemnic wędrówek ptaków, ale służą też ochronie tych gatunków. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Jakubas, jestem z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Biologii. Chciałem powiedzieć parę słów o naszych badaniach naukowych, naszej grupy, którą tutaj reprezentuję. To jest grupa, która prowadzi badania naukowe w rejonach polarnych. Głównie zajmujemy się ekologią lęgową oraz żerowania ptaków morskich. Ale to nie tylko są te tematy, również zajmujemy się wpływem na przykład użyźniania gleby przez ptaki na roślinność tundry. Także zajmujemy się szerokim spektrum różnych zagadnień, które są związane właśnie z funkcjonowaniem ekosystemów arktycznych i polarnych szerzej, bo również prowadzimy badania w Antarktyce, ale głównie w Arktyce, na Spitsbergenie. No i w tych naszych badaniach, które prowadzimy w regionach polarnych, również zaangażowani są doktoranci i studenci. Także część z nich nawet bierze bezpośredni udział w badaniach terenowych. Część z nich pracuje tutaj w kraju na zgromadzonych tam różnego rodzaju materiałach, na przykład różnego rodzaju nagraniach, które potem są analizowane. No i na podstawie tych danych są potem powstają, tak jak wspomniałem, oczywiście publikacje naukowe, ale też prace magisterskie, licencjackie czy też doktorskie. Także myślę, że to są tematy ciekawe ze względu chociażby na unikalność ekosystemów polarnych i na to, że no możemy często jakby bezpośrednio brać udział w badaniach dotyczących wpływu zmian klimatu na organizmy żywe. Także zapraszamy do naszej katedry i do projektów, które są związane właśnie z badaniami w regionach polarnych. Cześć, witamy w Katedrze Cytologii i Embriologii Roślin. W dzisiejszym filmie chcielibyśmy Wam pokazać naszą pracę. Badania naszej katedry skupiają się wokół trzech ważnych tematów. Pierwsze to relacja roślina-zapylacz. Przy użyciu mikroskopii świetlnej, skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz barwień histochemicznych badamy kwiatowe struktury wydzielnicze, czyli co, jak i po co wydziela kwiat, aby zwabić potencjalnych zapylaczy. Drugim ważnym tematem jest rozmnażanie roślin płciowe i apomiktyczne, czyli bez zapylenia. Badamy różne aspekty rozmnażania, rozwój i cechy woreczka zalążkowego, zarodka, bielma, a także łagiewki pyłkowe i słupka. Badamy epigenetyczną kontrolę rozwoju nasion oraz komunikację symplastyczną w rozwoju komórek. Trzecim bardzo ważnym tematem jest embriogeneza i organogeneza roślin in vitro, o czym powiemy Wam więcej za chwilę. Wykorzystując techniki in vitro i implanta oraz analizy embriologiczne, cytogenetyczne i molekularne, pokazujemy, w jaki sposób stres temperatury czy substancje potencjalnie toksyczne mogą być wykorzystywane jako aktywatory zwiększonej produkcji nasion i rozmnażania roślin, przyczyniając się tym samym do rozwoju produkcji żywności. Używając metody produkcji linii homozygotycznych, staramy się poprawić jakość rolniczych upraw konwencjonalnych i ekologicznych. Naszymi projektami są m.in. wpływ mutacji transportu wewnątrzkomórkowego i mutacji mejotycznych na rozmnażanie płciowe roślin z rodziny kapustowatych, wpływ czynników modyfikujących metylację DNA i histonów na aktywność genów związanych z cyklem dobowym, rozmnażaniem płciowym i apomiktycznym oraz rola hormonów w rozwoju kwiatów i nasion. W naszej katedrze prowadzimy również badania nad opracowaniem metod ochrony gatunków zagrożonych. Badamy zarówno biologię rozmnażania tych gatunków, szukając ukrytych w niej przyczyn zanikania,
Wykorzystujemy również techniki hodowli roślin in vitro, które pozwalają z małej ilości roślin pobranych ze środowiska uzyskiwać wiele roślin potomnych. Uzyskane w ten sposób rośliny mogą zostać reintrodukowane, wzmacniając populację roślin w środowisku. Do tej pory udało nam się namnożyć i reintrodukować elismę wodną, zasiedlającą niezwykle cenne i charakterystyczne dla Pomorza jeziora lobeliowe. Prowadzimy obecnie również badania nad gatunkami takimi jak miodokwiat krzyżowy, lipiennik luzela czy skalnica torfowiskowa, które zasiedlają jedne z najcenniejszych i najbardziej zagrożonych ekosystemów w Polsce, jakimi są torfowiska alkaliczne. Dziękujemy za wysłuchanie. Zapraszamy Was do Katedry Cytologii i Embriologii Roślin. Dzień dobry. Witam w sekcji mikroskopii elektronowej. Jesteśmy w pokoju razem z transmisyjnym mikroskopem elektronowym, który potrafi powiększyć dany obiekt o milion razy. W naszym laboratorium pracujemy z komórkami ludzkimi, z tkankami roślinnymi, jak również z bakteriami, z bakteriofagami, białkami, a nawet z nanocząsteczkami. Potrafimy zobaczyć coś w bardzo małym powiększeniu. Możemy zobaczyć ultrastrukturę komórki, zobaczyć, że błona jądrowa posiada dwie błony, że grzebień mitochondrialny jest faktycznie grzebieniem, a aparaty Golgiego faktycznie wyglądają tak jak w podręcznikach do biologii. Serdecznie zapraszam. Możecie się przekonać osobiście, jak tu jest cudownie, jak cudowny jest świat biologii. Witam w Katedrze Ekologii Roślin. Pracownicy naszej katedry zajmują się badaniami wpływu różnych czynników na rośliny, także wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy roślinami, a także wpływem rośliny na samo środowisko abiotyczne, również na inne organizmy żywe. Katedra składa się z dwóch jednostek i zasadniczo obydwie jednostki różnią się bardzo zakresem swoich badań. Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki zajmuje się głównie interpretacją zmian klimatu i zmian roślinności w minionych epokach. Natomiast Katedra Ekologii Roślin zajmuje się badaniami współczesnej roślinności, przede wszystkim roślinności wodnej i roślinności bagiennej. Wspólną oczywiście płaszczyzną zainteresowań naukowych wszystkich pracowników są procesy ekologiczne, przemiany ekosystemów, zarówno tych naturalnych, jak i stworzonych sztucznie przez człowieka. Atutem badań w tej katedrze jest przede wszystkim to, że dużą część zajęć prowadzimy w terenie, więc tak naprawdę zajmujemy się pracami naukowymi, ale badamy te zależności ekologiczne w środowisku naturalnym. Prace doktorskie są bardzo różne, bo tak naprawdę w zależności od jednostki, od pracowni, mogą dotyczyć albo pojedynczego gatunku rośliny, albo pewnych zależności tej rośliny od innych roślin, albo od środowiska biotycznego, albo dotyczyć całych zespołów roślinnych, mogą dotyczyć całych ekosystemów. Nie ukrywam, że nasza jednostka, mimo tego, że ma dość szeroką nazwę, zajmuje się praktycznie tylko takim środowiskiem bagiennym i wodnym. To są wyjątkowe siedliska, które wymagają przede wszystkim adaptacji człowieka do tych warunków, bo nie każdy lubi tak naprawdę takie grząskie siedliska albo mokre, a tutaj trzeba bardzo często do wody wchodzić podczas tych badań. Dodatkowo te badania mogą dotyczyć oczywiście wpływu człowieka na te naturalne ekosystemy. Staramy się badać oczywiście takie gatunki, które są atrakcyjne dla studentów i doktorantów, czyli gatunki dość specyficzne, wyjątkowe, chronione, bardzo rzadkie. Studenci mogą sobie wybrać tak naprawdę, jaki obiekt ich interesuje, czy interesuje ich gatunek, czy interesuje ich bardziej środowisko. Chociaż nie zawsze możemy je zrealizować, no bo to wiąże się z tym, że bardzo często my musimy też pojechać na takie badania, wziąć w nich udział, wytłumaczyć studentowi, jak to się robi. Natomiast bardzo chętnie chyba idziemy na takie ustępstwa, że oni robią to we własnym zakresie.
dobry, Wojciech Pokora, jestem profesorem w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin i chciałem powiedzieć, czym zajmujemy się, czego uczymy w naszej katedrze. Jesteśmy fizjologia roślin, więc przede wszystkim nasi studenci uczą się o roślinach, o tym, jak funkcjonują, jak rosną, jak należy je sparametryzować. Na naszych podstawowych zajęciach uczymy studentów podstawowych technik analizy roślin, jak mierzyć fotosyntezę, jak mierzyć oddychanie, jak wyizolować barwniki fotosyntetyczne i je dalej zanalizować. W nazwie mamy też biotechnologię, więc nasza praca obejmuje też naukę podstawowych technik potrzebnych do właśnie biotechnologii roślin. Na przedmiocie o tej samej nazwie uczymy naszych studentów technik potrzebnych do stworzenia roślin modyfikowanych genetycznie, wzrostu roślin w warunkach kultur in vitro, izolacji kwasów nukleinowych, transformacji. Mamy wszystkie pozwolenia, które są potrzebne do pracy z roślinami modyfikowanymi genetycznie, więc na naszych zajęciach uczymy studentów tworzenia roślin modyfikowanych genetycznie. Zresztą studenci sami takie rośliny modyfikowane genetycznie tworzą. My się zawsze śmiejemy, że to jest ich pierwsze GMO, jakie w życiu stworzyli. Oprócz ćwiczeń w laboratorium mamy też szereg wykładów, chociażby takich, które dotyczą metabolitów wtórnych roślin, ich zastosowania w życiu codziennym i w nauce, ale także ciekawe informacje na temat tego, jak w roślinach wyprodukować przydatne białka, które potem można wykorzystać jako na przykład biofarmaceutyki. Myślę, że sporo z Was doceni to, że matematyki i statystyki na naszym wydziale będą Was uczyć biolodzy, między innymi z naszej katedry. Oni wiedzą, co z całej tej matematyki jest potrzebne do zanalizowania i prawidłowego zinterpretowania uzyskanych wyników. Nasza praca to także opieka nad pracami dyplomowymi. Mamy zwyczaj taki, że nasi magistranci i licencjusze są włączeni w naszą pracę naukową, więc ich prace magisterskie to zazwyczaj element naszych prac i badań naukowych. Oni mają z tego świetną pracę, a my wsparcie w naszych działaniach. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, czym się zajmujemy od strony naukowej, to nasi doktoranci w tej chwili pracują w laboratorium hodowli roślin. Można podejść, oni chętnie o tym opowiedzą. Cześć, nazywam się Szymon i od kilku miesięcy jestem doktorantem tutaj w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin. Na co dzień pracuję z glonami, czyli bardzo ciekawą, choć mało znaną grupą, można powiedzieć, takich prehistorycznych roślin. Są to organizmy bardzo różnorodne. Zalicza się do nich zarówno wodorosty nori z japońskiego sushi, jak i morszczyn bałtycki, ale także niewidocznym gołym okiem jednokomórkowe zielenice przypominające zielone, fotosyntetyzujące bakterie. Jesteśmy jedną z 5 jednostek badawczych na świecie, gdzie bada się cykl komórkowy zielenic fitoplanktonowych właśnie, które są podstawą sieci pokarmowych większości ekosystemów na naszej planecie. Mimo swojego zaawansowanego wieku ewolucyjnego, glony stanowią przyszłość przemysłu. Masowe uprawy tych organizmów na biopaliwa, biomasę czy produkty farmakologiczne czy nutraceutyczne są nie tylko opłacalne, ale także ekologiczne i, co ważne, pochłaniające dwutlenek węgla z atmosfery. Zapewniając naszym glonom ekstra warunki wzrostowe w takich oto bioreaktorach, staramy się stworzyć biologiczne narzędzia zwiększające wydajność hodowli tych organizmów, co pozwoli nie tylko na szybsze wdrożenie zielonych technologii na świecie, ale także walkę z przyczynami globalnego ocieplenia. W ostatnich latach coraz większym problemem ekotoksykologicznym stają się powszechnie stosowane leki trafiające bez kontroli do środowiska. Przeciwbólowe i przeciwzapalne leki należą do najczęściej stosowanych, a najbardziej znanymi są aspiryna, dyklofenak i ibuprofen. Poszukując skutecznych narzędzi usuwania leków ze środowiska, my zwróciliśmy swoją uwagę w kierunku biologicznych metod oczyszczania wody, a szczególnie na potencjał mikroglonów. Te badania mają wsparcie Narodowego Centrum Nauki, bo już realizujemy w katedrze 3 grant naukowy pod kierownictwem profesor Anny Axman. Ja, mając pochodzenie białoruskie, jestem doktorantką i jedną z wykonawców grantu i planuję współpracę z białoruskimi ośrodkami naukowymi, aby wspólne projekty przyczyniły się do ochrony środowiska przyrodniczego naszych sąsiadujących ze sobą państw. Witam
witamy w Katedrze Biochemii Ogólnej i Medycznej. W Katedrze Biochemii Ogólnej i Medycznej zajmujemy się badaniem bakterii, które są patogenami roślin i zwierząt. Interesuje nas fizjologia tych mikroorganizmów oraz występujące w nich mechanizmy, które umożliwiają infekcję gospodarza, przetrwanie w różnych warunkach stresowych, a także odpowiadają za oporność na antybiotyki. Na świecie odnotowuje się coraz więcej przypadków szczepów bakterii, na które nie działają prawie żadne dostępne antybiotyki. Nasze badania w przyszłości mogą umożliwić projektowanie nowych cząsteczek, potencjalnych leków, które będą stanowiły skuteczną obronę przed patogenami. Podczas pracy staramy się odtworzyć warunki panujące w środowisku naturalnym, w którym żyją bakterie. W naszych laboratoriach stosujemy wiele technik związanych z analizą białek i kwasów nukleinowych. Dzięki ich użyciu wiemy coraz więcej o tym, w jaki sposób bakterie radzą sobie z niesprzyjającymi warunkami środowiska, jak bronią się przed lekami, jakie struktury i mechanizmy wykorzystują, atakując organizm gospodarza. W obszarze naszych zainteresowań znajduje się nie tylko fizjologia organizmów prokariotycznych, ale także procesy zachodzące w komórkach eukariotycznych. Prowadzimy badania nad białkami, które są prawdopodobnie zaangażowane w rozwój nowotworów oraz innych chorób, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Wyniki tych badań mogą być wykorzystywane do opracowania nowych strategii diagnostycznych i terapeutycznych. Oprócz działalności naukowej, pracownicy i doktoranci z naszej katedry są zaangażowani w kształcenie przyszłych biologów. Prowadzimy wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z biochemii oraz fizyki dla studentów na pierwszym stopniu kształcenia. Realizujemy projekty związane z pracami licencjackimi i magisterskimi. Serdecznie zapraszamy Was do naszej katedry. Witamy w Katedrze Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Biologia molekularna to dział biologii, która zajmuje się procesami życiowymi na poziomie cząsteczek, czyli molekuł. W szczególności zajmujemy się makromolekułami, czyli takimi związkami jak kwasy nukleinowe, w tym DNA i RNA, białkami, cukrami, które występują w organizmach i które odgrywają w nich bardzo istotną rolę. Jeśli przyjdziecie studiować biologię i będziecie specjalizować się w biologii molekularnej, to możecie wykonywać pracę w tej właśnie katedrze. A nad czym pracujemy? Nad wieloma zagadnieniami. Mamy kilka zespołów, które pracują nad zarówno biologią molekularną organizmów bardzo prostych, takich jak bakterie czy wirusy, jak i najbardziej skomplikowane, w tym zwierzęta, ssaki, ale również człowiek. Co badamy? W przypadku badań mikroorganizmów badamy specyficzne wirusy, które nazywają się bakteriofagami. Te wirusy atakują komórki bakterii. Namnażają się na nich, często niszcząc je. Ale niektóre potrafią dłużej współżyć z bakteriami, przebywając w ich organizmie, a szczególnie ich materiał genetyczny jest włączany do materiału genetycznego bakterii. Badamy również choroby genetyczne człowieka. Choroby, które związane są z mutacjami, czyli defektami genetycznymi. Badania te prowadzone są w celu zarówno zrozumienia mechanizmów tych chorób, jak i poszukiwania nowych leków, co jest szczególnie trudne, dlatego że przecież w przypadku choroby genetycznej chorują wszystkie komórki organizmu, a zatem leczenie jest szczególnie trudne, ale podejmujemy się tego wyzwania. Badamy wreszcie choroby autoimmunologiczne, czyli mechanizmy chorób, które wywołane są tym, że nasz organizm zaczyna błędnie rozpoznawać swoje własne cząsteczki jako obce i sam je atakuje. Próbujemy znaleźć sposób leczenia tych chorób, jak również dokładniejsze zrozumienie jego mechanizmów. W badaniach naszych używamy nowoczesnych metod biologii molekularnej, w tym inżynierii genetycznej, ale również metod mikroskopowych, zaawansowanych metod cytometrycznych, jak również metod związanych z analizą kwasów nukleinowych, DNA, RNA, białek i oddziaływania między tymi cząsteczkami,
Zarówno robimy to w komórkach, jak i na modelach zwierzęcych, jak i w układach in vitro, czyli po wyizolowaniu poszczególnych cząsteczek i badaniu ich oddziaływań w probówce. Jeśli jesteście zainteresowani nowoczesnymi badaniami biologicznymi na poziomie molekularnym, czyli najbardziej wyrafinowanym z obecnie znanych poziomów badań biologicznych, chcecie poznawać nowe rzeczy, chcecie badać rzeczy trudne, ale również najbardziej interesujące, zapraszamy do Katedry Biologii Molekularnej, do studiowania biologii i specjalizowania się w tym zakresie. Dzień dobry, znajdujemy się w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody. Nasza katedra ma bardzo szeroki profil badawczy, od niesamowitych storczyków tropikalnych, poprzez równie niesamowite porosty, poprzez rośliny krajowe, porosty krajowe, czyli wszystko to, co żyje gdziekolwiek wśród nas. Znajdujemy się w bibliotece katedry, w której to mamy zajęcia takie jak seminaria, spotkania, czy też prowadzimy różnego rodzaju dyskusje. Znajdujemy się w laboratorium glebowo-ekologicznym, gdzie prowadzimy różnego rodzaju badania ekologiczne z roślinami, z materiałem roślinnym, no a także analizę gleb. Niniejszym wchodzimy do laboratorium chromatograficznego, w którym prowadzone są analizy chromatograficzne. Największe nasze laboratorium w katedrze to laboratorium molekularne. Pracujemy tutaj metodami molekularnymi w taksonomii zarówno porostów, jak i roślin. Metody to są bardzo nowoczesne, używane i niezbędne do oznaczania poszczególnych organizmów. W zielniku roślin naczyniowych, jednym z większych pomieszczeń w obrębie katedry i także w obrębie całego wydziału. Znajduje się tu ponad kilkaset tysięcy roślin, również tych, które zbierają studenci na zajęciach. Te rośliny są tutaj składowane i służą potem zarówno do badań, jak i do innych analiz porównawczych. Ostatnio zielnik nasz otrzymał dofinansowanie w ramach zintegrowanego wirtualnego herbarium pomarza, herbarium pomeranikum. Dzięki temu dofinansowaniu z Unii Europejskiej będziemy mogli zdigitalizować wszystkie nasze okazy i następnie będą one dostępne w sieci dla każdego. Każdy będzie mógł zobaczyć okaz, porównać go z okazem, który sam zebrał. Będzie on służył zarówno naukowcom, jak i studentom, jak i wszystkim. Znajdujemy się w pracowni digitalizacyjnej. Tutaj widzicie skanery bardzo wysokiej rozdzielczości, na których skanujemy materiały zielnikowe, materiały mokre, skanujemy okazy porostów, a także ryciny. I to wszystko będzie w ramach projektu dostępne ogólnie w sieci dla każdego. Jesteśmy w szklarni, gdzie zdeponowane są żywe okazy storczyków z całego świata. Dominują okazy z Nowego Świata, a więc Andów z Ameryki Środkowej, z Ameryki Południowej, ale także są taksony afrykańskie oraz z Azji. Storczyków na całym świecie jest ponad 40 tysięcy gatunków, ponad 1000 rodzajów, także ta kolekcja pokazuje tylko część z nich. W naszej katedrze prowadzimy również badania terenowe, jak również prace magisterskie, czy też prace licencjackie prowadzone są bezpośrednio w terenie. Daje to duży komfort poznawczy, bo wszyscy lubimy chodzić w miejsca, gdzie jest dużo przyrody, dużo zieleni, dużo ptaków. Możemy obserwować porosty, rośliny naczyniowe, jak trawy czy głóg. Możemy obserwować również badać drzewa i rozmieszczenie poszczególnych roślin chronionych, rzadkich, albo takich, których po prostu studenci lubią. W katedrze działa również koło o nazwie Zioło, które jest skoncentrowane na badanie i poznawanie naszej przyrody, poznawanie roślin, poznawanie również zbiorowisk roślinnych. Prowadzenie projektu naukowego
jest jak prowadzenie śledztwa. Naszym miejscem zbrodni jest jednak przeważnie komórka bakteryjna. Nie trudno się domyśleć, iż prowadzenie takiego śledztwa bywa niełatwe. U nas badacze znają różne techniki laboratoryjne. To one pozwalają nam zobaczyć to, czego nie da się normalnie zobaczyć. Jak każdy mamy swoje ulubione metody, w końcu każdy z nas zajmuje się trochę czymś innym. Każdy z nas prowadzi własne śledztwa molekularne. Dla nas nasze śledztwo jest najważniejsze, ale staramy się sobie pomagać i od czasu do czasu robimy jakieś oznaczenia dla kolegi czy analizę dla koleżanki. Trzeba tylko ładnie poprosić. Tak dużo efektywniej prowadzi się śledztwo. Używamy bardzo wielu technik zaawansowanych, aby zbierać ślady i poszlaki. Co tropimy? Przeważnie nowe, nieznane wcześniej funkcje czy inne molekularne mechanizmy działania. Staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak to działa. O, a to? Czemu tak wyszło? Nie zawsze sprzyja nam szczęście. Czasem niektóre sprawy ciągną się latami. Takie niezamknięte śledztwa. Nie spoczniemy jednak, nim nie rozwiążemy każdego z nich. Bądźcie tego pewni. Zasil nasze szeregi.